Witajcie dzieciaki! Dzisiaj zapraszam Was na kolejne spotkanie z cyklu Czytam i Tworzę pod tytułem Najbardziej niezwykła książka. Czy książki mogą być niezwykłe? Oczywiście, że mogą. Książka się składa z takich elementów jak okładka, strony w środku, ilustracje, tekst. Ja chciałam Wam pokazać przykłady różnych niesamowitych książek. Na przykład, popatrzcie, tu mam taką malutką książeczkę dla małych dzieci. A tutaj mam książkę również dla małych dzieci, ale bardzo dużo. Czyli książki mogą być również duże i małe. Mogą być książki właśnie z ilustracjami, tylko i wyłącznie pozbawione tekstu. Albo książki dla takich już starszych czytelników, które ilustracji nie mają w ogóle. Za to bardzo dużo liter. Możemy mieć książkę harmonijkę, która się rozkłada w ten sposób. To też jest książka. I naprawdę można ją wypożyczyć u nas w bibliotece. Mamy książkę, która się rozkłada i powstaje trójwymiarowy obraz. Popatrzcie. Otwieramy kolejne strony i pojawiają nam się zwierzęta, które wychodzą z książki. Mam też przykład książki o łosiu Erneście, który nie mieści się w książce. I wiecie, co się dzieje na koniec? On tu próbuje się wcisnąć do książki, ale mu się nie udaje. Najpierw wciska swoją głowę, potem wciska swoje nogi i tak dalej, aż w końcu... Ernest gdzieś nam się zapodział. Popatrzcie, co robi Ernest. Skleja strony i się udało mu w końcu zmieścić w całej książce. To jest właśnie Ernest w całej okazałości. Tutaj mam kolejny przykład książki rozkładanej, z którą się trzeba obchodzić bardzo delikatnie. Książka pod tytułem W lesie. Patrzcie, otwieramy i tutaj wyrósł las. Taka niezwykła książka. Widzieliście kiedyś takie książki? Jeśli nie, to przejdźcie do oddziału dla dzieci. A tutaj mam przykład książki, która mówi tyle samo albo nawet i więcej za pomocą obrazu, co za pomocą tekstu. Tu jest bardzo mało tekstu. Za to obraz jest bardzo wymowny, a nawet porobione są, słuchajcie, dziury w książce, które są elementem ilustracji. Możemy w różnych muzeach zobaczyć książki na przykład zrobione z kamienia, albo zwijane w rulon, albo na przykład książkę w butelce. Takie przykłady możemy znaleźć w różnych miejscach, w różnych właśnie muzeach związanych z książką i ze sztuką. Oraz możemy znaleźć ciekawe tytuły oryginalnych książek w bibliotekach. Między innymi właśnie u nas w oddziale dla dzieci. Ja mam dzisiaj dla Was propozycję zrobienia samodzielnie bardzo dziwnej książki. Mam tutaj taki przykład książki Aleksandra i Daniela Mizielińskich. Let's Go Monsters. To jest książka do robienia potworów. I ona się składa z takich trzech części. Widzicie? Tutaj się pojawiają jakieś literki, ale litery nas w tym momencie nie interesują. Tylko, popatrzcie, możemy tworzyć za pomocą tych ruszających się elementów, tych części książek, różne postacie różnych dziwnych stworów. I właśnie dzisiaj zrobicie sobie sami taką książkę. Będziemy tworzyć różne potwory, z różnych elementów, które narysujecie sami. Zapraszam na warsztaty plastyczne. Żeby przygotować swoją taką właśnie książkę z potworami, potrzebujemy kilka kartek kolorowego papieru, zszywacz, nożyczki i jakieś pisaki. Zaczynamy od tego, że składamy sobie każdą kartkę starannie równo na pół.
I w ten sposób złożone kartki przecinamy na dwie równe części wzdłuż zagięcia. Powstało 8 kartek wielkości A5 i teraz układamy je w dwóch częściach, układając kolory w różnej kolejności. Na przykład z tej strony mamy tak, że mamy tutaj żółty, różowy, potem szary i zielony, a tutaj sobie zrobimy odwrotnie. Albo prawie odwrotnie, żeby nam się ten różowy nie pokrył w środku książki. I teraz zrobimy sobie tak. Zszywamy u góry, przy węższej krawędzi kartek, zszywamy sobie zszywaczem, żeby książka nam się dobrze tutaj trzymała. I to samo robimy z drugą częścią. W ten sposób powstały dwie oddzielne książeczki, które będzie można na koniec też połączyć. Ale możemy sobie zrobić, ja Wam pokażę, jak zrobimy jedną część tej książki, a Wy będziecie mogli sobie rozszerzyć ją o drugą. Rozcinamy taką książkę na pół, ale nie do samego końca. W ten sposób, żeby można było zaginać te kartki. I teraz przydadzą nam się kolorowe pisaki. Tak jak w tej książce Aleksandry i Daniela Mizielińskich, mamy, zobaczcie, z jednej strony mamy ogony narysowane, w środku jakieś tułowia, brzuchy z kolcami, z sierścią, a z prawej strony możemy zobaczyć różne dziwne głowy. I to samo sobie zrobimy tutaj, na tym rysunku. I to samo zrobimy tutaj na naszej książeczce. Narysujemy sobie jakąś absolutnie fantastyczną głowę. Z uszami i oczami. W jakieś kropki. A druga część będzie, tutaj zrobimy nogi, o takie nogi, możecie tutaj naprawdę poszaleć i narysować różne dziwne stwory z ogonem. I popatrzcie, tutaj mamy jakiegoś takiego potworowilka. Jeżeli na przykład podniesiemy tę kartkę tutaj do góry, to możemy dorysować jakiś zupełnie inny tułów, który będzie też miał zupełnie inną głowę. Czyli rysujemy, trzymając się tych linii, które wyznacza nam pierwsza głowa i pierwszy tułów. I w ten sposób powstało kolejne zwierzę. Bardzo dziwne. I dalej robimy to samo z innymi kartkami. Jeżeli chcemy sobie powiększyć tę książkę, to proponuję zrobić tak, że kolejną kartką połączyć tutaj grzbiet tej książeczki, na przykład skleić albo spiąć zszywaczem i zrobić takie potworne zwierzę. Pokażę Wam, jak to może wyglądać. Thank you.
Teraz mamy takie zwierzę złożone z czterech części i jeżeli podniesiemy tutaj kartki do góry, to można będzie narysować elementy innego jakiegoś stwora i w ten sposób układać sobie dowolne zwierzęta, jakie będziecie chcieli. To jest fajna zabawa i na wyobraźnię. Można postraszyć swoje rodzeństwo albo swoich kolegów tymi potworami. Można też rysować wcale nie potwory, tylko na przykład jakieś motywy świąteczne albo motywy związane z zimą, bo przecież mamy teraz ferie zimowe. Także życzę Wam udanej zabawy w najbardziej niezwykłą książkę. Do zobaczenia na następnych zajęciach.